Witajcie, witajcie, waszmości. Goście skarżą się na brak napitku. O właśnie, od razu problemy. Moi drodzy, kolejny odcinek Crossroads Inn na kanale Grana Kompa. Ja was bardzo serdecznie witam w naszej karczmie. Co my dzisiaj mamy do zrobienia? No, czas tutaj wejść sobie w nasz dziennik. Przygotuj karczmę na wesele. Co my tutaj mamy ciekawego? Udekoruj karczmę, zatrudnij parzygnata, przygotuj kuchnię, dodaj dania do menu, ustaw stojak na drewno, zdobądź drewno opałowe. Uczyń rąbanie drewna możliwym. Aha, dobra, to już chyba wiem, o co tutaj będzie chodziło. Postawienie do rąbania drewna przy karczmie, ale to... to chyba będziemy musieli sobie odblokować, coś mi się tak wydaje. I mamy zdobyć na naczynia. Dosyć dużo rzeczy, jeżeli chodzi o zadania. Za 1000 guldenów. No, wiecie. Piechotą nie chodzi, nie? Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Gdzie byśmy mieli to rąbanie? Półka na narzędzia. A nie, to nie to będzie. A to? Nie, a to? Nie. Co za jazda. Dobrze, poszukajmy tego niby rąbania, żeby mniej więcej wiedzieć, jaką ścieżką... Aha, chociaż my tu mamy... Dwa punkty. A może my mamy ten pieniek? Zaraz. Zerknijmy sobie. Pieniek? A no jest, pieniek. No co ty tam? Eś, pabelut, pabelut. Dobra, no ogarnijmy ten pieniek. Pieniek może chyba gdzieś tutaj sobie stanąć. Bo tutaj no co, no i tak niczego nie postawimy, prawda? A dla pieńka no to jak znalazł? Dobra, jeden punkt zadania mamy wykonany. Teraz tak. To, że mamy ten punkt wykonany, to jeszcze nie świadczy to o niczym, bo potrzebujemy, moi drodzy, chyba troszeczkę powiększyć tutaj ten obszar. I teraz tak, zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Kuchnia, tak? Kuchnia. Chociaż wiecie co, z drugiej strony, to gdyby zrobić magazyn, to albo to powiększyć jakoś? Czy to rzeczywiście musi być kuchnia, żeby tam gotować? O, to jest pytanie. Dobra, wiecie co, no postawmy tę kuchnię. Tylko nie zróbmy jakiś, nie wiem, tak żeby było dobrze. Tylko właśnie pytanie, gdzie to będzie dobrze, bo... Tutaj jakby to zrobić... Dobra, wiecie co, zrobimy to w ten sposób. Tutaj ogarniemy. Dobrze. Tutaj zrobimy to w taki sposób. I powiedzmy, ten zmywak przeniesiemy do kuchni, a oni sobie będą tu przechodzić przez te, przez ten korytarzyk taki. Niech i tak będzie. 4324 guldeny nam zostały. Więc możemy... Czekajcie, drzwi. Drzwi tutaj będą. Możemy je wstawić, proszę bardzo. Możemy, czy nie możemy? O, już się wystraszyłem. Już się wystraszyłem, że nie będzie można. Jakieś okienko... Tylko mamy tu jakieś okna, żeby tam mniej więcej w tym samym stylu. To chyba będzie ten sam styl, tak mi się... Chociaż nie, to będą te okna. Dobrze. Wiecie, no żeby miszmaszu nie narobić, to powiedzmy tutaj wstawmy sobie... Tutaj wstawmy sobie gdzieś okno, może... no nie wiem. Może tu z tej strony. O, akurat. Dobra, jedno okno wystarczy. Teraz tak, wyposażymy sobie tę kuchnię na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, z tym, że po pierwsze, zmywak niech sobie przejdzie tutaj. Do tego, moi drodzy, co my tam byśmy potrzebowali? Półka, no przydałaby się, prawda? W kuchni półka jak najbardziej. To ustawmy ją może. Jedną tutaj dam, ile ona? 150. No to dobrze, to dobrze. A drugą tutaj. Nie powinno być problemu z dojściem, a jeżeli będzie, to ją po prostu przesuniemy. Tutaj problemu nie ma. I teraz tak. Kociołek, tak? Kociołek. Dobrze. To kociołek w takim razie niech sobie stoi... A, czekajcie, bo chyba daliśmy ciała. No, trochę tak. To ten zmywak w ten sposób obróćmy. Dobra. I teraz kociołek możemy sobie postawić na spokojnie tu. Jakiegoś grillunia. O. A to jest piec parów.
Znaczy, że parówy tam się piecze, czy nie wiem, o co chodzi. Ale to mieliśmy postawić, tak? Stoi jak na drewno, w porządku. Dobra, to teraz tak, to wiecie co, dlatego, że ten stojak na drewno, to tak na dobrą sprawę mógłby stanąć gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Dobra, to mamy, wejdźmy sobie do dziennika, zobaczmy. Udekoruj karczmę, aha, zatrudnij parzygnata, dodaj dania do menu, w porządku, zdobądź drewno opałowe. Drewno opałowe, to czekajcie, wejdźmy sobie na mapę. Wejdźmy sobie tutaj. I teraz tak, drewno opałowe. Czy wy będziecie mieli drewno opałowe? Nie, a zwykłe? No też nie widać. Ha, ale jaja. A tutaj? Też nie mają drewna opałowego. Co do licha ciasnego. To nie, nie chcę mostu, tylko chcę... O, bazarek. Oj, niepokojące. A tutaj słodka łączka. No, nie podoba mi się to. Słuchajcie, ani zwykłego drewna, ani drewna opałowego. No, nie jest to zbyt... zbyt dobre dla nas. Dobrze, to tym się zajmiemy za chwilę. Może tak, zobaczmy sobie menu. Co my tutaj byśmy mieli? Gulasz barbarzyński. Gulasz barbarzyński to są banici, z tego co pamiętam. Oni to lubią. Ale to powiem wam szczerze, bardzo dużo wymaga składników. A grillowa kiełbasa też jest dla banitów i tutaj tylko kiełbasa i cebula. No dobra, to chwileczkę. Czy my mamy tu w ogóle sprecyzowane, jakie te potrawy? Nie, po prostu mamy dodać dania do menu i tyle. To wiecie co? Za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. No, bywa, trudno. Zatrudnimy parzygnata. To jako pierwsze. Parzygnat, proszę bardzo. 50-letni parzygnat, nie ma problemu, będzie nam gotował. Dobrze, na spokojnie. To mamy. Teraz tak. Teraz wejdźmy sobie z powrotem na mapę. I spróbujmy obczaić... Poziom twojego pracownika wzrasta. Spróbujmy obczaić jeszcze raz to drewno, bo to jest niemożliwe, żeby nigdzie drewna nie było. No skoro mamy zdobyć drewno opałowe, chociaż czekajcie, bo może gdzieś tutaj jest coś, co można porąbać. Nie ma. No to nie fajnie. Twoje karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. No tutaj. Tutaj by były naczynia dla przykład, i to jest za kiepsko to idzie. Tutaj byłyby naczynia, nie ma problemu, natomiast z tym drewnem no jest dosyć duży problem. Ci farmerzy... Kupki, naczynia są. I to tyle. Słodka łączka. No tutaj... Tutaj też nie ma drewna opałowego. To jest nasza karczma, a to? O, tutaj, co to jest? Jakiś sambrit? O kurczę. Drewno, słuchajcie. Okej, okay, no drewno jest. Drewna opałowego co prawda nie ma, ale dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło. Spokojnie, to jest Rockberry's Mansion, czyli tak na dobrą sprawę od tego... od tego kolesia... Księciunia byśmy musieli to zamawiać, tak? O, to nie fajnie. To nie fajnie. Może tutaj by coś jeszcze było. Nie chciałbym od księciunia zamawiać, powiem szczerze. Dobra, dodajmy sobie teraz coś do menu. Weźmy tak, weźmy tę kiełbasę grillową. Może to będzie kiełbasa plus cebula i może coś... Coś innego. No w sumie tutaj chleb. Chleb. No mamy kociołek, tutaj mamy grilla, więc zupę chlebową możemy dać i możemy dać grillową kiełbasę. W porządku, czyli tak, robimy zamówienie w takim razie. I teraz tak, będziemy potrzebowali naczynia, weźmy Z20, do tego kiełbasę weźmy Z20, drewno weźmy Z20, cebula weźmy... Weźmy Z20, no i chleb weźmy Z20.
Wiecie co, ja jeszcze kiełbasę dobiorę. Da się? Nie, to już jest max, co możemy zabrać. 896 guldenów nas to będzie kosztowało, więc w porządku. Niech oni to sprowadzą. A my podejrzyjmy sobie tutaj, jak stoimy z kubkami. O kurcze. Winunia nam też brakuje. A dobra, no to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Winunio. Jakieś tanie wino. Jakaś alpaga. Się gdzieś tam znalazła. Co tutaj nie ma? Wina? Możesz ty florek. To może gdzieś tutaj wino by było. Nie ma wina. A skąd my żeśmy wino zamawiali? Ach, my stąd za... O, to, ale daliśmy ciała teraz. Zapomniałem o tym. Widzicie, no o tym zapomniałem. No tu jest drewno opowa. Dobra, weźmy sobie, chociaż oni tam powinni porąbać. No nie, wstrzymamy się, zobaczymy, czy oni to porobią. Natomiast kiełbasę weźmy jeszcze w ten sposób. Naczynia weźmy tak, a jeszcze do tego kubki weźmy powiedzmy ze 20. I do tego ja bym chciał, słuchajcie, winunio jak najbardziej. Ile tam w opór weźmy. O, nie chciałbym, żeby zabrakło. 1770, no 1800 guldenów mamy. W porządku, tutaj widzę, że już to wszystko jest transportowane, fajnie. To drewno opałowe, to wiecie co, a może byśmy zatrudnili jeszcze parobka. Parobek, proszę bardzo. Zresztą, a co to się stało? Nagle nikt nie chce pracować? A, jest, dobrze. Służka. Tutaj służkę też, nie ma problemu. To coś, jakieś osiągnięcie mamy? Coś tam jest. Zobaczmy, czego nam brakuje, bo to jest dosyć istotna sprawa. Jeszcze musimy udekorować karczmę. O kurczę, 1800 zostało. Dodać dania do menu i zdobyć naczynia. No to naczynia to są w drodze, zaraz oni tutaj to wszystko poogarniają. Natomiast my możemy zająć się dekorowaniem. Dekorowanie. Tutaj. No dobrze, niech tak będzie. Powiedzmy, no jakoś tak po taniości polećmy, żeby nie za bardzo się wykosztować, a żeby coś tam było. To jest dla tych, dla banitów, nie? Tarcza też ładnie dekoruje, no to powieśmy ją. Załóżmy, może tutaj powieśmy tarczę. Niech tak będzie. To koło dla kogo? No jakiś taki dziwny wiejski styl. Niech tak będzie. Kwiaty. No bo to wesele ma być, prawda? No to niech będą te kwiaty, słuchajcie. Ile te kwiaty? 65. A to możemy sobie postawić tak i tak. I tutaj, słuchajcie, byśmy machnęli. Zobaczcie, tu jest takie. Taka brama z kwiatami. Aha, brama z kwiatami. No postawilibyśmy. A co, do tego nie dam rady przestawić w ogóle? A to? A to się da. Aha, czyli tego się nie da. O, żeż ty wrzesio. O, ale tu się da, proszę. Dobrze, może i tak być. Dobra, nie ma problemu. Mam nadzieję, że to jakoś wpływa na udekorowanie karczmy. Choć takie trochę krzywo to wyszło. No ale inaczej byśmy tego nie ustawili. No jest jakiś tam akcencik. Zobaczmy, czy to im wystarczy już. Tak, udekoruj karczmę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Co z tymi naczyniami do licha? Parobkowie to jakoś tam się streszają, czy nie streszają? Bo ja widzę, że tu już dostawa winunia przyszła. A nic się takiego nie dzieje. Nic się takiego nie dzieje. Dobrze, może jeszcze jakiegoś tam paroba? Nie ma. O kurde, no brakuje pracowników. Szkoda, szkoda. Czekajcie, zobaczmy, co mamy na stanie. Wody mamy 90, tutaj wody to trzeba będzie pilnować. Czekam, aż mnie ktoś obsłuży. Obsłuż się sam. W tym momencie my to do wesela się przygotowujemy. I to jest bardzo istotny aspekt w tym momencie, dlatego że... No, zapłacili nam tam i musimy się wywiązać. Przyspieszmy sobie czas, niech oni tam jakoś szybciej to poznoszą, bo tak to możemy czekać i czekać. Dobra, tutaj widzę, wszyscy pomalutku znoszą. Co to? Kucharz drwa rąbie?
Takie rzeczy, moi drodzy. Oj, 1000 guldenów mamy. Dobra, jak tam z tymi naczyniami do Wilka? Cały czas nie znieśli. Dobrze, to dodajmy sobie w takim razie te rzeczy do menu. Już możemy to zrobić, myślę. I jeszcze weźmy kiełbasę grillową. Ciach. Proszę bardzo. Czy to już jest to, co... A, jeszcze te naczynia. No widzicie? Co za jazda. Musimy chwileczkę poczekać. No mam nadzieję, że spodoba się im wystrój. No dobra, wiadomo, o co chodzi. Natomiast... nam bardziej zależy na tym, żeby było jadło, napitek, no i żeby była zapłata, tak? No i niech nie wychlają tego wina, niech coś zostanie na wesele, bo ja widzę, że oni chleją cały czas. No tutaj jeszcze beczki są niezniesione. Drewna opałowego mamy, spokojnie, więc tutaj nie stanowi to problemu. Drewno takie zwykłe też jest, więc jak oni to wszystko poznoszą, no to może będzie dobrze. Tu już wszystkie rzeczy mamy. Jak tam z talerzami w końcu? Są. No dobra, fajnie. Co tam jeszcze? Zacznij serwować jedzenie. Aha, to jeszcze musimy obsłużyć tutaj towarzystwo. Poziom twojego pracownika wzrasta. Czy ktokolwiek przyjmie zamówienie? Co te służki robią? Bo ja widzę śmichy, chichy. O, jest, dobrze. No i Martin się odezwał. Ta karczma nigdy nie wyglądała lepiej. Myślę, że możemy powiedzieć młodej parze, że jesteśmy gotowi. Więc co, zaczynamy zabawę? No jasne, że zaczynamy zabawę. Was poproszę o zostawienie łapki w górę. Wszystkich wspierających kanał serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wsparcie, a my rozpoczynamy weseliko. Idzie młoda para, proszę bardzo. No, ta panna młoda... A daj się poprzyglądać, czekaj. No może tak... O, zobaczmy. Ocejmy pannę młodą. Nie no, powiem szczerze, że no tutaj... na upartego, zróbmy sobie screena. No... Na upartego, tylko nie wiem, czy to koszula nosa, czy suknia ślubna. No w każdym razie, no nie wiem, może do nosy poślubnej już jest gotowa. Tak czy inaczej, z urody może być. Dobra, wejdźmy sobie tutaj w dziennik. Przygotuj karczmę na wesele, proszę bardzo. 1000 guldenów, słuchajcie, zarobione. Bardzo, bardzo dobrze. No i teraz co? Mamy coś tam jeszcze do roboty, czy... Jak to wygląda? Odblokowano solidny stołek. Dobrze. Dobrze, że nie stawialiśmy tych stołków, bo by rzucali, podejrzewam, jakby jakieś... Wiecie, mówi się, że nie ma dobrego wesela bez bijatyki. Oczywiście to jest nieprawda, natomiast w tamtych czasach raczej było to obligatoryjne, więc lepiej tych stołków nie dawać. Goście nadchodzą, czas na przygotowania się skończył. Postaraj się, żeby wszyscy goście bawili się jak najlepiej i nie obawiaj się do nich zagadywać. Zaczynajmy już to wesele. Aha, jeszcze jedno. Pamiętaj, by nie zmieniać dekoracji w trakcie wesela. Jeszcze nasi dobrodzieje pomyślą, że nie wszystko było gotowe na czas. No dobra, no spróbujemy nie ruszać wystroju. No i co teraz? I teraz co? Te wykrzykniki to mamy pogadać, tak? Renmi. Witaj, karczmarzu. Dawno się nie widzieliśmy. Jak widzę, nasze wino służy tutaj pięknej, pięknej sprawie. No to na zdrowie, bo tam... Co? Mamy ze wszystkimi pogadać, że nie mamy czasu na to, żeby wdawać się w jakieś tam dłuższe dyskusje. Przechadzając się pomiędzy gośćmi, wpadasz niechcący na pannę młodą. A więc to tobie nasi rodzice zlecili przygotowanie wesela? Pragnę, żebyś wiedział, że niezależnie od tego, co mówi moja matka, to najszczęśliwszy moment mojego życia. No dobrze. Tutaj to... nie wiem, co te pytajniki znaczą. To chyba, żebyśmy się dowiedzieli, o co chodzi. Wszystko zostało idealnie zorganizowane. No pięknie, no to zakończ rozmowę. Super. To nas interesowało. Podchodzi do ciebie roześmiany mężczyzna w stroju przeozdobionym piórami. Witajcie, karczmarzu. Renmi odpowiadał mi trochę o tobie. Ptaszarnia jest wdzięczna za twoją pomoc. Wspaniałe przyjęcie. No dobrze, no to baw się dobrze. Co tutaj? Oj, nie to. Nie tańcujcie tak bardzo.
Uśmiecha się do ciebie młody mężczyzna, mniej więcej w twoim wieku. Cześć karczmarzu, chciałem ci szybko podziękować za wesele, które wyprawiłeś dla mnie i mojej ukochanej. Dobra robota. No to życzę szczęścia na nowej ścieżce życia, baw się kochany dobrze. Nagle ładnie ubrany, ale raczej pijany mężczyzna wpada na ciebie. Zajmuje ci to tylko chwilę, ale w końcu rozpoznajesz w nim ojca pana młodego, który zapłacił za wesele. Witajcie karczmarzu, czy to tu urządziłeś wesele? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby pytać, co tatuś sądzi o wybrance syna. No ale zaryzykujmy. Przemiłe dziewczę, co innego jej matka. No tak, teściowa, nie? Karczma jest bardzo ładnie udekorowana, tak powinno wyglądać prawdziwe wiejskie wesele. No miło mi to słyszeć. Pięknie, zobaczcie, ciemiężeni, przychylność nam wzrosła u ciemiężonych. I otrzymujemy 500 guldenów. Pięknie. No o to chodzi, o to chodzi. Hajs się musi zgadzać. Tutaj ktoś jest. Czekajcie. No to ze wszystkimi musimy pogadać. Od grupy gości odłącza się dostojna kobieta i podchodzi do ciebie. Miło mi cię poznać, karczmarzu. Czy to ty jesteś odpowiedzialny za przygotowanie ślubu mojej córki? No twoja córka wygląda przepięknie. No skoro dowiedzieliśmy się tak po części, że to Zouza, no to może zacznijmy w ten sposób. Może jakoś ją dobruchamy. Oczywiście, że tak, ma to po mnie, chyba że chodzi ci o ten worek, który na siebie założyła. Próbowałam ją przekonać, żeby ubrała się w coś, co przystoi osobie o jej statusie, ale jest uparta jak osioł. Teraz biega bez butów, ale to jej dzień i zdaje się szczęśliwa. No, mam nadzieję, że wszystko się podoba. Żartuję sobie chyba, spodziewałem się czegoś bardziej imponującego. Czaszek, broni, trofeów. Kupy na podłodze. No dobrze. Zawiodłeś mnie, karczmarzu. No przychylność banitów spadła. No niestety, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, czy z kimś jeszcze mamy porozmawiać? Może ktoś jest na górze, zobaczmy. Nie. No to co teraz? Wejdźmy do dziennika. Co tam mamy? Rozmawiaj z gośćmi weselnymi. Z kimś nie pogadaliśmy, ale ja nie widzę. Co jest? A, znowu się przybliżyło. Tak automatycznie się przybliża, moi drodzy, nie wiem czemu. Nie widzę nigdzie wykrzyknika. Poziom twojego pracownika wzrasta. O, Rockberry się pojawił. Ty myślisz, że nie wiem, co zrobiłeś? Słono za to zapłacisz. Zapłacisz za wszystko. O co mu chodzi? O to wino, co żeśmy szmuglowali? Na niebiosa, co ty mówisz, Rockberry? Sprowadziliście całe to wino z Sambri... Sprowadziliście całe to wino z Sambri i zniszczyliście mój biznes. Gińcie w płomieniach, gnidy. Oj. Uuu, i to na weselu. A tu zdjęcie zrobimy, słuchajcie. Taki pożar, słuchajcie. No to jest niesamowite. Albo jeszcze jedno. O, już nie zdążyłem. No, powiem wam szczerze, że ciekawie. Kiedy Martin ruszył, aby go obezwładnić, było już za późno. Rzucona przez niego pochodnia wylądowała na dachu. Budynek stanął w płomieniach momentalnie. Zaś w czasie szamotaniny z Rockberrym, Martinowi osunął się z ręki bandaż. Tatuaż, który pod nim ukrywał, miał wkrótce doprowadzić do szeregu nieoczekiwanych zdarzeń. No, nieźle. Tymczasem ogień, który trawił karczmę, szybko przeniósł się na okoliczne domy i winnicę, która należała do samego Rockberrego. Książę obserwował skutki swoich działań z przerażeniem. Zemsta, którą powziął, skierowała się przeciwko niemu samemu. Oto cały majątek jego rodziny płonął na jego oczach. To był koniec księcia, a także życia Martina oraz jego bratanka na ziemiach Rockberrego. Stary karczmarz wiedział, że ze względów bezpieczeństwa muszą poszukać nowego domu. No, czyli powiem szczerze, no nie było fajnie. Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. No i dobrze. Moi drodzy, w takim wypadku czas przenieść się na inne ziemie, czas zacząć wszystko od nowa, tak na dobrą sprawę. Przez księcia Rockberrego straciliśmy wszystko to, na co ciężko zapracowaliśmy. To jest niesamowite wręcz, ale na spokojnie, w kolejnym odcinku na pewno
odkujemy się. Tymczasem sekcja komentarzy należy do Was. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.